dobry wszystkim, witajcie w piątek 3 grudnia. Dzisiejsze teksty biblijne mówią o tym, że nie zawsze jest dobrze, kiedy wszystko układa się dobrze. Pierwszy wiersz mówi o postawie króla Egiptu. W drugiej księdze Mojżeszowej w 9 rozdziale czytamy: Faraon zaś widząc, że deszcz, grad i grzmoty ustały, zaczął grzeszyć na nowo i zaciął się w sercu swoim. Drugi wiersz to słowa Pawła z listu do Rzymian. Nie zważasz na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Życzymy sobie zdrowia, spokoju, pragniemy poczucia bezpieczeństwa. Najlepsze życie to takie, które jest pozbawione bólu, cierpienia i smutku. Ale to dość nierealne życzenia. Śmiem przypuszczać, że nie ma takiego człowieka na całej ziemi, który by żył takim życiem. Ale oprócz tego, że jest to nierealne życzenie, to też dość niebezpieczne. Dlaczego? Bo człowiek z nudów, pozbawiony jakichkolwiek trosk, najczęściej szybko wpędza się w tarapaty. Zbyt często jest tak, że życie na górce, gdzie wszystko się układa, jest tak naprawdę duchową doliną dla nas. A to, co nazywamy ciężkim i trudnym doświadczeniem, doliną, przez którą musimy przejść, często jest duchowym szczytem, gdzie odkładamy na bok głupoty, wątpimy w swoje własne siły, w swoje możliwości i wreszcie dostrzegamy ulotność naszego życia. Często to są chwile, w których zadajemy naprawdę ważne pytania. Szukamy odpowiedzi. Zastanawiamy się nad znaczeniem naszego życia. To mogą być naprawdę przełomowe chwile w naszym życiu. Mogą, ale nie muszą. Okoliczności, w jakich Izraelici opuszczali Egipt, spowodowały, że Faraon stawał się człowiekiem głębokiej wiary. Przynajmniej na kilka chwil. Kiedy było naprawdę źle i gdy sytuacja w jego kraju wymykała się spod kontroli, uznawał Boga Izraela za prawdziwego Boga i prosił Mojżesza, aby wstawił się za nim u Boga. Ale gdy tylko sytuacja ulegała poprawie, Faraon szybko wracał do swoich przyzwyczajeń. Czy z nami też tak jest? Czy z Tobą też tak jest? Apostoł Paweł w zasadzie odwraca sens naszych doświadczeń. Mówi w drugim rozdziale swego listu do Rzymian, że czas pokoju, radości, Bożych błogosławieństw jest wezwaniem do upamiętania. Zrozumienia, że wszystko, co dobre, pochodzi od Boga. Ci, którzy tego nie rozumieją, mówi Paweł w dalszych wierszach, gromadzą sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Wygląda zatem na to, że dzisiejsze teksty zachęcają, by przyjrzeć się swemu sercu. Spojrzeć na to, co mamy, i na to, czego nie mamy, jak na potencjał, który może posłużyć ku zbawieniu naszej duszy. Zatem nie wszystko to, co jest dobre, jest słuszne. I nie wszystko to, co uznajemy za złe, za ciężkie, jest niesłuszne. Pamiętajmy o tym dzisiaj. Niech Pan Bóg Was prowadzi, błogosławi. Dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.